Sobota, 19 dzień listopada 2022 roku. Ostatni akcent w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Przed nami spotkanie rekordu Bielsko-Biała ze Stylonem Gorzów. Tak, no i oczywiście starcie w pobliskich Goczałkowicach Polonii Bytom. Uwaga, wróbel, uderzenie, to jest akcja w jego stylu, ale ten strzał niecelny. Pająk aktywny od początku, też teraz troszkę więcej miejsca ma Cyprian. Poniedziałek, piłka w polu karnym, szansa! Świetnie broni Jakub Szumera w sytuacji 1-1. Dobre wyjście jednak Szumery, takim pajacykiem zatrzymał zawodnika Stylonu Gorzów. Jedziemy w drugą stronę, Szczepan Mucha, wydawało się, że niedokładnie, ale cały czas Tomasz Nowak, Nowak na prawą nogę, Nowak i poprzeczka, to na niej zatrzymuje się piłka, która jednak nie wychodzi jeszcze za boisko. Spojrzał tam, gdzie ustawiony jest Cyprian Poniedziałek, ale jeszcze ta akcja odskrzydlona do prawej strony. Kopeć, dośrodkowanie, jeszcze zamyka to Pająk. Mocno, mocno, bardzo mocno. Karoń Filip i z numerem czwartym Maksymilian Trepczyński. Widać, że to, że młodość tutaj góruje i będzie na pewno. I znów szansa dla gości. Dobre uderzenie, odbija piłkę Szumera. I jeszcze dobitka i na poprzeczkę ta piłka. Chyba sparowana jeszcze przez Szumera. Jak widzimy, no, zespół rekordu też dzisiaj ma duże problemy, jeśli chodzi o tą formację obronną, no, ale... Świetnie, teraz Nowak odbiera piłkę w środku boiska. Piotr Wyroba, lewa noga, huknął mocno. Ćwierczyński zatrzymywany przez Pańkowskiego, czysto odebrana piłka, rusza rekord Żołna, czeka na ruch Wróbla, ale jest też tutaj szansa na strzał! No i to było niezłe uderzenie Mateusza Pańkowskiego, który tam zapędził się do przodu. Szymon Pająk obok Pańkowskiego. Pająk, dobre zagranie, jeszcze szansa, Kopeć, jest okazja na uderzenie, gol, przepraszam, to nie Kopeć, to Kurlapski, ale fantastycznie to wykończył zawodnik Stylonu. Tak jak mówiłem, bardzo blisko ustawiony rywali, ruszają z kontrą zawodnicy gości. Olaf Nowak ma teraz dużo przestrzeni, zszedł do lewej strony Kurlapski, Olaf Nowak już w 16, Nowak strzela, broni Jakub Szumera i teraz... Ostatni gwizdek arbitra w pierwszej części, kiedy wiesz, że zrobiłeś na boisku wszystko tak jak należy, kiedy kończysz zwycięstwem. Nowak prostopadle do Wróbla i Wróbel, już mija Rosę, Wróbel, pusta bramka, dobry powrót Kaspra Rosy, jeszcze uniesiona w górę chorągiewka. Arkadiusz Krysik, gracz, który... spędził sporo czasu w Jagiellonii Białystok, tymczasem chce pokazać się z dobrej strony, ten, który wszedł na boisku, piłka trafia w słupek, jeszcze nie koniec, kolejny raz obite obramowanie bramki. No i też myślę, że dobrze zareagował zespół rekordu. Zobaczymy, na ile starczy tej siły impetu. Jest gol! 1-1. Radość w zespole rekordzistów. Mamy wyrównanie. Mateusz Pańkowski. Tak, to wspominaliśmy, że jego dzisiaj ofensywne zapędy mogą się tak skończyć i świetnie, świetnie ustawiony. Ten człowiek po prostu wie, gdzie trzeba stać. No. I tutaj można zarówno spróbować strzału, jak i dośrodkowania. I jest właśnie uderzenie niecelne właśnie Konrada Przybylskiego, także Stali Nysa z MKS-em Kluczbork i Pawłowic z rezerwami Miedzi Legnica. Tymczasem Kacper Rosa, fantastycznie, jest dobitka, jest gol, a więc rekord szybko wraca na właściwe tory. No i Marcin Wróbel, sporo, aż 16 razy próbowali zawodnicy Dariusza Mruska niepokoić Kacpra Rosę. Jak to teraz rozwiążą gracze rekordu? Nowak, dobrze, Wróbel strzela obok bramki. Kolejne uderzenie na bramkę Kacpra Ros. Nowak. Nowak, świetna piłka do Wróbla. Tym przyjęciem już mógł sobie znaleźć miejsce w polu karnym. Wróbel teraz mija rywala. Tam jest Żołna. Żołna strzela i wydawało się, że odbija, ale łapie piłkę Rosa. No i przed nami taki decydujący fragment spotkania, jeśli tak można powiedzieć. No, czas, żeby... któryś z zespołów tutaj, no, zaryzykował. Żołna do Wróbla, musi tutaj powalczyć. Wróbel wywalczył strzał Szczepana Muchy. Będzie rzut rożny. Tomasz Wróbel. Walczył Pańkowski. Jest szansa, był tam Madzia. Gdzie jest piłka? Jest w bramce. Piotr Wyroba. Mamy 3-1. No i będziemy mieli dwie podwójne zmiany za moment, a więc za chwilę Państwu to wszystko dokładnie wyjaśnimy, kto za kogo. Tymczasem Tomasz Nowak, 80. minuta meczu. Nowak, pokazuje się Twarkowski, Twarkowski, podskoczyła ta piłka, Twarkowski obok słupka. Twarkowski,
Uruchamia Tomasza Nowaka, z przodu Świderski, ależ przestrzeń ma teraz Tomasz Nowak przed sobą, już zagrywa do Świderskiego. Świderski, sprytne to było, ale niecelne. Maliszewski. No, trudno, no ten kto nie popełnia błędów, to znaczy, że nie próbuje. Olaf Nowak, dobre uderzenie nad poprzeczką, ale świetnie złożył się do tego strzału po tym meczu. Czeka nas długa przerwa w rozgrywkach. Wracamy na wiosnę, w weekend 4-5 marca. Rekord zagrał u siebie z Lechią Zielona Góra. To może być naprawdę ciekawe spotkanie. Natomiast Stylon podejmie Gwarek Tarnowskie Góry. Tymczasem Waluś za daleko wypuścił sobie tę piłkę. Spotkanie w ramach Fogo Futsal Ekstraklasy, nowy sponsor tytułowy tych rozgrywek, stąd dzisiaj spotkanie z ekipą z Białegostoku. Filip Waluś tymczasem na boisku wpada w pole karne. Filip Waluś, dogranie, gol! Waluś do Świderskiego, 4-1. Rekord stawia kropkę nad i w tym spotkaniu. No i proszę bardzo, tak dobrze i przyjemnie się obserwuje dzisiejsze spotkanie, że mamy doliczony czas gry i wypadałoby jeszcze powiedzieć, pan sędzio, proszę nie kończyć. No myślę, że gracze Stylonu chcieliby, a może po tej bramce, no Olaf Nowak, świetnie zablokowany przez Mateusza Madzie. No jeszcze w uzupełnieniu powiem, że z pragnionych dobrych meczy zapraszamy na hit Ekstraklasy Futsalu, który odbędzie się 17 grudnia. Rekord Piast-Gliwice, a więc mistrz kontra wicemistrz, a więc zespół, który dobrze sobie radzi w Lidze Mistrzów. Tymczasem jeszcze nie Liga Mistrzów, ale trzecia liga na dobrym, wysokim poziomie. Dzisiaj grała tutaj na stadionie przy ulicy Startowej. Rekord wygrywa 4-1 z ekipą Stylonu Gorzów, mimo że do przerwy przegrywał 0-1.